Słuchajcie, cofnęło nas strasznie daleko. No nie wiem czemu. O, jest, załapała gra w końcu. Patrzcie. Patrzcie, co się zrobiło. To ten. Ty konsumuj, a ja tu porozbijam. Miałam sprawdzić tego wilkołaka. Ale fajny. No dobra, czyli rozumiem, że reflektowalibyście na to, żeby ewentualnie pooglądać filmy z Lego. Ty, ale te kwiatki tu są zrobione. I monety nie wypadają, więc zapisało się po. Wiesz? Mhm. Dobra, uruchomię je. Zostaw. Także możemy stąd wyjść. No to idź. Bo jest sama iść tam, nie? No. Wszędzie. Mam nadzieję. W lewo. W lewo? I tu była na górze biblioteka, nie? Po lewej. Jak powiem, że szła teraz? No porozbijam to wszystko jeszcze raz. Tak jesz i tak jesz. Czy tak właśnie włączyliśmy dodatki. Też jest zrobione, się świecam. Także jakby zapisało nam stan, ale wróciło nas do ostatniego zajęcia. To wychodzimy. Jakie no Lego planujecie po obu Harrych? Msaik? Nie wiem, nie wiem. Jeszcze nie ten... Może Władcy Pierścieni, bo mnie jakoś na przykład DC nie bardzo, Star Warsy też nie. No ja oprócz tego mam tylko Hobbita. No to będziemy potem się myśleć. Zanim skończymy, to pewnie będzie jakaś promocja. W nowszych częściach są nawet zapisy podczas misji, więc można wychodzić w ich czasie. Piraci z Karaibów? O, może być, JK. W sumie czemu nie? Moglibyśmy pograć w piratów, nie? Też. Gdzie my tu idziemy teraz dalej? Przyszliśmy z lewej strony. Gdzie oni nas chcą? Tu nas chcą. Żebym sobie polatała dookoła. No, jest Nick. Władca Pierścieni, Hobbit są mega super. Okej, no to dobrze. I to możesz ich jednak rozbijać. Masz Expecto Patronum. Mhm. Nie, kurde. To późno. Tam była postać, która jakby potrzebowała cieszyła się z tego. Tak, cieszyła się z tego, że zabiłem dementory. Aha. Biła brawo. Chciałem zobaczyć, co tam chciała. Jacka sparała w wersji Lego. Jasne. Mister Xeno, nie kończymy jeszcze. Nie wiem, ile zostało do końca roku. Nie mam pojęcia. Teraz będziemy z wiem, bo będziemy walczyć. Again.
same monety, nie? Chyba. Mhm. Kocek niebieski. Skakuj. Nie we mnie. Grzmotnął z tą małą główką, to co ja w tym zrobię? Będę grzmotnięta. Jeszcze jedno. Myślę, że nawet jak nie jest się wielkim fanem jakiejś serii, to i tak fajnie się gra w LEGO. Wiesz co, no... myślę, że tak, bo mówię, dla mnie to jest pierwsza gra... LEGO, w jaką mam okazję pograć i bawię się przy niej bardzo dobrze, z tym, że tematyka mi odpowiada, bo ja lubię Pottera, więc jakby stałam w łeb. Grzmotnął. Ja ci się zabiłem. Ale on mnie grzmotnął. Aha. Natomiast zastanawiałam się, czy mielibyście ochotę zobaczyć też LEGO jako klocki, w sensie... nie wiem, albo speedbuildy, albo gotowe projekty. Jeszcze nie mam pomysłu, jak to mogło wyglądać. Idziemy. Jest nadzieja, że teraz nas nie wygoni. Ja się nie ruszam teraz. Pajęczyn? No. Aha. O kurczę. Dawać mi tego klocka tu. Okej. A, tu już zebrałeś. No dobrze. No, jest to. Myślę, że nawet jak... dobra, ja... chcę 5-godzinne odcinki, jak budujesz zestawy bez przyspieszenia. MSIG da się zrobić, tylko ja nie wiem, czy render to wytrzyma. 5-godzinny odcinek bez przyspieszenia będzie ważył jakieś 40 do 60 GB, nie? O.
Nie trzeba zatkać. Mhm. Żeby podnieść ciśnienie. No i wszystko. Idziemy ku przygodzie. Chociaż powiem ci, że nie wiem, jakbyśmy wielką salę budowali, to nie wiem, ile nam czasu zeszło. Nie wiem. Ale że w planach jest po prostu więcej, no to tak się zastanawiałam, czy ich nie nagrać, nie? Musiałam to rozłożyć na części teraz. I zacząć budować. Chyba, że pokazać te, które już są, a nowe nagrać. Tak też może być. Jakąś taką w formie recenzji czy coś. Ja jestem z tego, Blackiem. Blackiem, no. Tu jest fortepian. Fortepian. Czemu oni są confused? Co my właściwie mamy złapać z tego? Pedigry. Pedigry? Tylko jak? Pułapka na pułapka muchy. Się, na muchy, robić. Boże! Chyba trzeba resztę części, o. Jeszcze coś? Czym ty to rozbijasz? Na boginę i teraz śmiesz. Rób. Ups. Au. I ser. No i co? To, żebym co pograła tym Blackiem? Yes. Został fałszywie oskarżony. To był Pettigrew. Nie, to jest to pomarańczowe zaklęcie wybuchające. A. No i teraz powinno wyjść na jaw, że Hermiona ma zmieniać czasu, nie? To będzie po czym? Ja będę na szpitalu. A tutaj? No już. Siedzieli ekran, przecież. Chciał Rona uratować. Aha. Można i tak. Ty idziesz. Chciałem zobaczyć, to jeszcze się potrzebny krzywołap. Tak nie da. Już idę. Już idę.
Co to jest? Klatka na szczura? Co mnie łowisz? Co to jest? Nie. No, wygląda jak jakaś klatka, ale... Ciężko powiedzieć. Do tego jest potrzebna mandragora podobno. Pewnie tutaj mandragora będzie w środku. To żeby to rozbić pewnie coś, bo to szklane jest. A tu jest mandragora. A masz nausznicę? Nie. Nausznicę? Nausznicę. Masz nauszniki. No, dalej. Na krzaku i zastanawiam się, czemu nie chcę wyleźć. Bardzo mądrze, bardzo, bardzo. Będziemy robić eliksir siły. Dojrzały. O, tak. Weźmiemy to tu. Nie, to tu było. Ja wyjdę na górę, bo tam krzykołapa trzeba. No i tutaj będzie te, nauszniki będą. No, których nie otworzymy, bo nie mamy czaru na to srebrne. No. No to nie zrobimy wszystkiego, niestety. O nie! Lego. Lego, welcome to moon. Teraz mam, że gniazdo podłączone. Odłączone i podłączone. I znowu odłączone. Coś mnie te słuchawki nie chcą słuchać, słuchajcie. Remote play together. Teraz muszę sobie zrobić. Jaj nadrzucić znowu. Tak. O nie, no bez jaj.
pierdziele. No dobra, ale już wiemy, że reszta jest zrobiona, nie? Może tutaj też będzie reszta zrobiona. I teraz? Na górę chyba. Tu. Idź, idź. A, bo też nie włączone są dodatki. Co to było? Pomarańczowe wszystkie. Jakaś siła wyższa nie chce, żebyście przeszli ten poziom. No, no to wychodzi. Dobra, tam. Nie, bo znowu będziemy z wierzbą walczyć. On to w ogóle powinno się zapisać po tej wierzbie. Nie wchodź. A, ucieszył się faktycznie. Brawo, brawo, brawo. No tego brawo robi. Może przejdzie teraz dalej, żebyś następnych wybił. Nie, po prostu syłażą, dobra. Możesz wchodzić. Musimy to pominąć? Nie. Mam jakieś déjà vu straszne. Mam ten palec przecięty od papieru. Mnie denerwuje. Najgorzej. No, nieprzyjemne. Da się pominąć, jak się zapisze, że przeszliście wcześniej ten poziom. Aha. W poziomie to już za chwilę będziemy ekspertami, słuchajcie. No. Niebieski klocek. No, miałam taki dziwny dźwięk. A ty go trafiłeś z dołu. No. To już nie zbieramy tego wszystkiego. Pobiegniemy. Czy tak się pieniądze bierze wszystko? Ten mi chodzi o ten. O tego czarodzieja, nie?
No to było. Wiem, ale musiałam karę zmienić. Super. Cześć, Greg. No. To jak idziesz w lewo, to bez sensu, to ja już mogę iść w prawo, nie? To idź w prawo. Podo ciebie to już za dużo, nara. Tam, gdzie on siedzi. Tak. Chyba skrzynia została. Że to już chwilę będziemy jak eksperci, nie? W tych levelach. Trzeci raz z rzędu to samo. Się gra zapisać, nie? Jakby to jest kolejny etap, więc... Znaczy to nie jest kolejny etap, to jest cały czas to samo. No ale powinien być, w sensie zapis powinien być w tym momencie, bo zrobiłeś etap z Pedigree i teraz jest zupełnie kolejna rzecz do zrobienia, nie? Więc... Ale jest ten sam etap, bo jest ten. U góry jest ten pasek cały czas czarodzieja, nie? No ja wiem, ja rozumiem dlaczego tak jest, ale mówię, że powinno być zapis w międzyczasie, nie? Jakby to jest, powiedzmy, podrozdział, no tak to nazwijmy.
Serio? Robiłem to już. No, chciałam to wyciągnąć. Takie skupienie w ogóle, o. Idę tam z tym krzywołapem na górę, żeby to wykopać. Teraz gdzie mi zaśpi postęp gry i też nas wywali. Ale idziemy jak burza teraz. No bo już wiesz co robić, nie? Nie musisz się zastanawiać w ogóle nad tym. Teraz będzie chromiona. Kwiaty ma w rękach. O! To na pewno będzie koniec rozdziału, czy ten, nie? No, miejmy nadzieję. No. O! Nie. Dobra. No. Rzucił koronę i mówię jak błyskawica. Boże. A potem się dziwi, że te live trwają 4 godziny, nie? Tak. Ciekawe, czy uda nam się setkę zebrać w tej grze. Tych klocków. Ja zapiszę 200. Ja. Popsułeś. Kliknąłeś? Nie. A to się samo tak ten? Nic nie klikałem. Jestem chromioną. Ciśnij F. Nie da się zamienić, jak jesteśmy ten? Nie chcę być, nie chcę być nim.
patrz jak ja tu. A, bo mojego nóżka go boli. Chodź, idziemy. Ja z Harrym będę pewnie powrotem. Tu jest ta... Pani Pomflo. Pani Pomflo. No chyba go jest. Ki zmienia czasu. Chodź, Hało, ja ci pokażę czoły. To końcu beczka roku teraz będzie. No chyba tak. Rotujemy ich i koniec będzie teraz przecież. Jestem z powrotem i kupiłam 3 rzeczy na Steam. Resident Evil 7, Gunfire is Born i Whopper Enigma. Z tych wszystkich znam tylko pierwszą. Ale mam nadzieję, że będziecie się przecudownie grać we wszystkie. Dla nas to akurat dobrze takie długie. O. Dużo punkciaszków, dużo. Ale leci. Dlaczego ja myślałam, że mam lodowe buciki? Lodowe buciki. No tak to wyglądało. Słusznie, Harry, słusznie. Chcę tym zbić klatkę?